sędzia ligowy pan Tadeusz Flisza, sędziowie punktowi stanowisko numer 1 Wiesław Andrzejczak, 2 Ariel Środa, 3 Barbara Sańko, 4 Ewa Wielkowska, 5 Andrzej Rajkowski, sędziowie czasowi panowie Liszowski i Poczłowski. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na walkach finałowych 17. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, boks kobiet, Sokółka 2011. Pierwsza walka finałowa w narożniku czerwonym Angelika Mroczkowska, start Włocławek, narożnik niebieski Milena Zglenicka, klub Pomorzanin Toruń. Angelika Mroczkowska, urodzona w 1995 roku, toczy dzisiaj swój 9. pojedynek. To zawodniczka w czerwonym stroju. Jej rywalka urodzona jest w 1995 roku również, a dzisiaj toczy swój 9. pojedynek również. Zawodniczka w niebieskim stroju, Milena Zglińska, odwrotna pozycja, wyższa od swojej rywalki, preferuje walkę w dystansie, nie pozwala swojej rywalce na skrócenie tego dystansu, na atak, odchylenie, odejście pół kroczku i kontrujące ciosy to z prawej, to z lewej ręki. Pięć do trzech prowadzi Milena Zglenicka. Na rysunku czerwonym Angelika Mroczkowska. Klub Stal Włocławek, urodzona w 1995 roku, a dzisiaj to wszystko 9. pojedynek. Jej rywalka z narożnika niebieskiego, również urodzona w 1995 roku, a jest nią Milena Zglenicka, reprezentuje barwy klubu Pomorzanin Toruń i również dzisiaj toczy swoją 9. walkę w karierze sportowej. Marianku, Mania. Ring wolny, runda druga. Drugie starcie pojedynku finałowego w kategorii 46 kg i kolejny piękny lewy prosty i następne ciosy w wykonaniu Mileny Zgleniskiej. No nie umie znaleźć recepty reprezentantka startu Włocławek na
bardzo dobry dystans w Mileny Zgleniskiej. Jak na tą kategorię wagową, troszeczkę tempo zbyt wolne i myślę, że no teraz Mroczkowska bardzo ładnie skontrowała prawą prostą Milenę Zglińską. Ale wydaje mi się, Mroczkowska troszeczkę zbyt statycznie. Więcej ruchów powinna, prawda, rotacji i właśnie z tych rotacji atak by chyba był bardziej skuteczny. No ale niestety tutaj zawodniczki i prowadzenie Mileny Zglenickiej 11-6. A kolejny finał to jest kategoria 48 kg. Na rozrzut czerwony Alicja Niedziela, na rozrzut niebieski Monika Kowal. Od zaraz pierwsza tego pojedynku ring pani Bartkowska. Sędziowie punktowi statystą numer 1. Sędziowie czasu, panowie Matela, Andrzejka. Ring wolny, runda trzecia. I rozpoczęło się trzecie starcie. W tym pojedynku zdecydowanie Mroczkowska zaczyna atakować swoją rywalkę, niemniej jednak tutaj bardzo czujna Milena Zglenicka pięknymi ciosami prostymi powstrzymuje te ataki i zdobywa kolejne punkty. No poziom kobiecego boksu w tym wieku jeszcze naprawdę jest bardzo, bardzo skromny. Z racji tej, są to młode zawodniczki, niedługo uczęszczają na hale sportowe i zaawansowanie techniczne można tutaj, niemniej jednak Mroczkowska bardzo ładnie po zakroku pięknym prawym bezpośrednim trafia Milenę Zglenicką. Ale kontynuując myśl poprzednią, jest naprawdę jeszcze dużo pracy przed tymi dziewczynami odnośnie koordynacji ruchowej. Kłaniają się tutaj, powiedzmy, same zajęcia w szkołach na WF-ie. Po prostu no, trzeba by było bardziej i więcej godzin poświęcić przygotowaniom naszej młodzieży do uprawiania jakiegoś sportu. Na sali pięściarskiej po prostu kładzie się i zwraca uwagę na sprawy techniczne bokserskie, ale to już melodia przyszłości. Wynik 19-10 dla Mileny Zglenickiej.
Kraśnicka, Pomorzanin Zoru. Zdobywa pierwszy mistrzyni Polski. Jego raz.